No, witam wszystkich widzów, wszystkich czytelników. Moi drodzy, tytuł, jaki tutaj macie w tym filmie, to jest, moi drodzy, wszystko prawda. O co, moi drodzy, chodzi? Chodzi o to, że sprawy związane z likwidacją, moi drodzy, Polskiej Agencji Prasowej, Polskiego Radia i Telewizji Polskiej są już posunięte na tak daleki etap, że, moi drodzy, nie ma praktycznie już z tego powrotu. No, chyba będziemy pierwszym krajem, można powiedzieć, z tych krajów cywilizowanych, który nie będzie posiadał własnej telewizji państwowej, którą wykorzystuje zawsze jakaś tam władza, która zarządza. A w to miejsce, moi drodzy, to jest może dla was szokujące, ale to jest prawda, powstanie, moi drodzy, Telewizja Obywatelska. W skrócie będzie to PO, Telewizja Obywatelska. No, możecie sobie w to nie wierzyć. Dzisiaj na streamie wszystkie szczegóły, dlatego że nie mogę tutaj pokazać i powiedzieć tego wszystkiego. Pomimo tego, że to wszystko zasadza się, moi drodzy, na przepisach, które są już opublikowane, podane do publicznej wiadomości. Oczywiście w takich miejscach, że mało kto się tym zainteresuje, chyba te osoby, które pogrzebią. Generalnie rzecz biorąc, będzie, moi drodzy, to wyglądało w taki sposób, że to, co zostanie z Telewizji Polskiej, z Polskiego Radia, przejdzie jako, moi drodzy, taka masa upadłościowa w ręce zarządzających partią Platformy Obywatelskiej. Nazwa jest fajna, prowokująca, prawda? Telewizja Obywatelska, ale żeby było śmiesznie, to jest zapisane, moi drodzy, w, można powiedzieć, w dokumentach związanych z przyklepywaniem różnych ustaw. I w jaki sposób ta telewizja będzie funkcjonowała? Otóż, moi drodzy, będziecie płacić wszyscy na tą telewizję. Co do joty, moi drodzy, nie będzie to żaden abonament, nie będzie żaden listonosz wam przychodził sprawdzać, czy macie telewizory, tylko będziecie wszyscy płacić. A jeżeli nie będziecie płacić, moi drodzy, to odwiedzi was, uwaga, nie komornik, a poborca skarbowy. Jak się chcecie dowiedzieć o szczegółach tego właśnie czegoś fajnego, co za chwilę, nie wiem, fajnego czy niefajnego, to dzisiaj zapraszam o godzinie 20. No i teraz można się z was troszkę pośmiać. Nie chcieliście zakładać swoich mediów, własnych mediów, polskich mediów. Nie chcieliście, moi drodzy, wspierać ludzi, którzy tworzyli prawdę. Ja nie mówię, moi drodzy, na Facebooku, na YouTube i na Twitterze, to tylko idiota jakiś wam opowiada, który was uważa za jeszcze większych idiotów, większych od siebie, że to są niezależne telewizje. Ciekawe, od czego one są niezależne. Niech oni powiedzą, od czego oni nie są niezależni. Także to jest bzdura. Tworzy się swoje media zupełnie, naprawdę, niezależne od technicznych sytuacji, niezależne od politycznych i niezależne, moi drodzy, od wsiu, bździu jakichś prezesów, dyrektorów i kacyków, którzy nad wami są. Czyli coś takiego, jak myśmy tu u siebie stworzyli. No i teraz nie chcieliście, moi drodzy, czegoś takiego. To teraz będziecie w ząbkach pieniążki oddawali, a jak nie, to was zmusi do tego, moi drodzy, pan poborca skarbowy. A jaka jest różnica między poborcą skarbowym a komornikiem? No to się, ja już kiedyś robiłem dwa streamy, a wy się dowiedzcie i ojojojojojojojoj, nie radzę zadzierać, moi drodzy, z poborcą skarbowym, bo będzie bardzo wielkie ała. I, moi drodzy, poborca skarbowy się nie będzie z wami w ogóle pierdolił, tylko wam zabierze po prostu wszystko. No, dlatego, że nie chcecie płacić na Telewizję Obywatelską. Ale szczegóły wieczorem o 22:00 pokażę dokumenty, pokażę interpretację prawną i powiem, kiedy to, moi drodzy, nastąpi. Kiedy będziecie tak szczęśliwi w Polsce i będziecie jedynym krajem, moi drodzy, w cywilizowanym świecie, który nie będzie miał w ogóle swoich mediów pod nazwą Polska. Tak jak jest niemiecka jakaś tam telewizja, no, to wy nie będziecie mieli takiej telewizji w ogóle. Czyja to jest wina? No to jest wasza wina. Wasza to jest wasza wina, wasza wina, wasza bardzo wielka wina. O 20:00 słyszymy się z ludźmi normalnymi, zdrowymi psychicznie. No i to tyle. Do usłyszenia wieczorem.